policaje. Z tego co mówił. Kto to? Halo? Kto to? Halo? Chodźmy jak bomba pierdolnie. Ten. Pospolite zboczenie. A pozwolenie kurwa jest? Nie wysiaku 2 złote. To jest moja posesja. Tak? No przecież kurwa moja. Proszę mi stąd wypierdalać. Dobrze, już bo zaraz zadzwonię do komendianta i się skończy! Jezu, przepraszamy, już uciekałem. Kurwa, co oni odjebali? Mnie tu chodzą, oglądają. Johnny, co to miało znaczyć? Psy, jebane skurwysyny czają się za rogiem. Siema chłopaki! No kręć tą cipą, no i elegancko. Wsadzę ci głowę do pralki. Wsadzę ci głowę do pralki. Siema morda. Ej synek, psy, psy przyjechały. Co przyjechały? No by psy i mówię do nich kurwa, ty czekaj, zdejmę te McDonalda z głowy. O, a ci nadal nakurwiają, testują. Dobrze. Kurwa? Naplułem i się trzyma, co jest? Wsadzę ci głowę do pralki, wsadzę ci głowę do pralki. Ja już się ubrałem, kiedy to wesele jest? No i ja już księdza, wszystko salę załatwiłem? A to dopiero jak się dziecko urodzi. A po co czekać? No bo ja się w sukienkę nie zmieszczę niedługo. Uuu, tam w sukienkę. To ci zrobimy jakiś rozmiar większy i tyle. Idę się też przebrać, pan. Zobacz, jaki młody ma wyjebany dresior. Chcesz, żeby był taki jak oni? Nie no, jest w porządku. Dajcie ci głowę do pralki. Chodź ci pokażę jego matulę, chodź. Mówi, że nie żyje matka. No ale to nie jest ta prawdziwa, nie? To jest moja koleżanka. No. Ja? Ona wsadza łeb do pralki, za to jej płacimy. Aha. Ta pralka jest tak zboczona, ona ciągle wiruje. O kurde. Słuchaj, no jak już jesteś częścią naszej rodziny, to nie będziemy ci wsadzać głowy do pralki, bo jeszcze poronisz. Zróbmy tak, chodź. Jak chcesz, to tu możesz se Twitcha odpalić, nie? Bo jest internet 1 giba i masz zainstalowane te smerfy masz i co to jest? I tylko smerfy mamy. A, dobra, smerfy są okej. No ale jest Steam, to se możesz za darmo se pobrać coś, jakbyś chciała. A, no ja dobra. Rajdi Godnisa to nie zelata. Smocze monety. No i można se ten, Betina walnąć, a to musisz pobrać. Teraz tak, słuchaj. Strzykawki, no to jak będzie synek, nie? To ładujesz mu dopiero po roku. Niech się trochę rozwinie sam, nie? A potem mu pomożemy chemicznie. No i potem będzie wyglądał tak jak ja, kurwa, stary. Ja to bym chciał, żeby wnuczek wypierdolił na klatę ze 120 w wieku 8 lat. Ja wiem, że jest to możliwe, bo widziałem na Discovery kiedyś film. Jaki film? O małpach. O ewolucji. Ale... Pana wnuczek nie będzie małpą. No ale ma dwie giry i dwie to łapy. Nie wiadomo, czy będzie syn, czy córka. No właśnie. No to jak córka też raz zrobisz, nie? Czy co? Duch! No tak. On jest szybki, ty się nawet nie denerwuj. Ty nawet nie poczujesz, on wsadzi jest. Magic stick. No, a jak z tą studejką u niego? Powiedz, bo jak był mały, to cały czas miał naciągniętego tego skórniaka. Udało ci się to jakoś... Nie, ty miałeś operacyjnie, nie miałem, nie... Ech, już nie ma, nie? Nie ma. Bo pamiętam, jakby mama się bawiła i jest grzybek i już później nie mógł zniknąć. I pojechaliśmy do szpitala. Dobra, nieważne.
No co? Chodź. No idę, idę. I teraz tak, na nią nie zwracaj uwagi, po prostu ją brucha. A, okej. Okay. Wiesz po co ona tu jest, żebym do ciebie się nie przystawiał, nie? No. A, rozumiem. Teraz tak, te opony możesz sprzedać na Ale Drogo, to są od Ursusa. Tu chłopaki cały czas pakują, jak są głodni, to zaczynają robić takie jakieś dziwne miny i mówią takie to ty podchodzisz, robisz zastrzyk i on kurwa jedzie dalej. A, rozumiem. Jeśli chodzi o zderzak, wiem, że ci się podoba, bo patrzysz na niego, no to to jest od Golfa jedynki, nie? MK jedynki. Kojarzysz? Nie. To ja też tak nie za bardzo dawno go nie widziałem. Synek, kurwa daj mi numer, bo chcę do ciebie zadzwonić i jedziemy po Steridiany, bo trzeba to kurwa opierdolić na mieście. Zapisuj. Czekaj, przecież to jest taki oblatany jak ty w tych dotykowych telefonach. No, no dobra, no. Ty czekaj, bo to na psy bym zadzwonił. Czekaj, czekaj. No jaki ty tam masz ten numer? 29 703 29 703 elegancki. No ty to normalnie jak na infolinii. Ale dresiki eleganckie, no. Dresy wyjebane też byś miała takie, tylko by trzeba na brzuch, bo ty kurde urośnięta będziesz co chwilę. I ten, synek, a do starego numeru nie zapiszesz, a chcieli ci się pochwalić, że się na pamięć nauczyłem. No widzisz co mam na głowie? 15201, kurwa. Jest twój numer. No normalnie sobie wydzierałem, żeby nie zapomnieć. Normalnie, to piszę SMS-a już. Dobra, ten, wjedź autami. Ja otworzę. Ej, to ten! Ła kurwa! Rzeczywiście! Głupio wyszło. Ten. To ty, ja cię wpiszę i klucze ci dam. Okej. Okay. Tylko jak komuś powiesz, nie? Mhm. To Nathan cię zleje. Ninja House ci odjebie. Nie no, nie powiem. Ty miałeś numer? 2728. Królewicze powrócili. O, ładnie kręcisz. I zapamiętaj, że dzisiaj pozdrawiam serdecznie. Dwa, jakie ona miała? Bo cię jak bomba pierdolnie. No pers siema i samu co ciebie 10 zł. Dziękuję za dychę. Ty, synowa! Synowa! I przybierz dresy! Nie, czy są dobre, wiesz? Musisz przybierać. A gdzie je mogę? No tu w szafce zostawiłem. No to nie te jednak. Młody, musisz jechać kupić dresy. No to pojedziemy kupić dresy. Ty, ale w tych kabaretkach to ty kurde wyglądałaś fajnie nawet, ci powiem. Wadzę ci głowę do pralki. Ej, dobra, to słuchaj. Schowałeś... Nie wadzę ci tego jednego, bo zamknąłeś. No czekaj, to otwórz mi bramę. Co to za serwer? Pompa RP. Ty, no tak cały czas w tych leginsach chodzi? Bo się oczywiście. Chłopaki ześlinili tam. Do kiedy? Zawsze o, można wysłać. Pierdolnie. Siema mordo, witu, witu. 831, siema mordo, kocham cię. Księdza kurde nie ma. Restarcik zaraz będzie. Dawaj, dawaj. Jedziesz maleńki. Sorry, że tak trąbiłem, mam nadzieję, że nie poludziłaś. Nie, nie. Kurwa. Młody, nie kombinuj, ja zamknę. Dobrze, to my idziemy.
bo zaraz zachód słońca. Noc no, robię, no, co? Idźcie się całować, wiem jak to młodzi robią. Byłaś w pralce, a teraz jesteś na suszarce. Jo! Ty se dołóż tego ciężaru, a nie jak pizda dźwigasz. Dobra, to no... Zaraz się widzimy. Oczywiście. Nie przytakuj, kurwa, tylko pakuj! Samu, co sądzisz o nowym wirusie z Chin? Wirusów jest milion, ale nie chciałbym, żeby jakiś Chińczyk na mnie psiknął. Ty, synek? No? Ty chyba z dziku kipnął, wiesz? On stary co? Był, mógł umrzeć. No, ona nie ma takiego adresu chyba, wiesz? Bluzki też nie mam. No to się ubierz jakoś, wiesz, sexy. W dresiku jakimś, wiesz? Adidaski założysz. Wiesz, my chłopacy to lubimy dres, bo jak nam stanie, to wiesz, od razu widać. A nie w dżinsach gdzieś się, kurwa, obcierło i się ściśnie. A ty... Dobra, to szukam. Ty załóż taki dresik, żebyś miała, wiesz, miękko w wary. Dobra, dobra. Ty, nie będę patrzył. Powitany. Przepraszam, za ile jest ta zapalniczka? A, to marker. To nie chcę. Ty, kurwa, jakiś debil po buty wyciął. Ty, bez sensu. Ile to, kurwa, kosztowało? Pani jest pojebana, że za to 20 dolarów za takie buty wycięte. Synek, chodź ci coś pokażę, to się psikasz. Dziękuję za dysię. Ty kurwa, zobacz co z porządnymi klapkami zrobili. No, pokaż. Zobacz, kurwa, stringi zrobili z klapków. Pojebani ludzie. Tą babę to... Na policję panią zgłoszę, że pani niszczy piękne buty. Wychodzę, bo nie mogę tu siedzieć. Przepraszam. Nic się nie stało. Pan jest właścicielem siłowni, tak? No, czy ja mam na kurwa czole napisane właściciel siłowni? Skąd ty takie rzeczy wiesz? No ten pan mi powiedział. A ty skąd wiesz? Kumfel mi powiedział. Znalazłeś tą grubaskę? No nie kazałeś mi już jej szukać, no to... Dobra, słuchajcie, za ten przepływ informacji kolega wyskakuje ze stówy, ty z dychy, bo ty też mu powiedziałeś o tym. 110 chcę zaraz zobaczyć, kurwa, w moim portfelu razem. No, już, proszę pana, już. No miałem odłożone na ciuchy, no. Słuchaj, za informację się płaci. No i kurwa za karnet też, bo jak zobaczę kurwa niezapłacone, a któryś się powiesi na drążku, to was za jaja powieszę kurwa tu na budynku. Dobra, co jest? Gadać. W dupę se zasięć tą latarką, kurwa, mam stanąć pod światłem? No nie, no pan posłucha, tamte auto pod siłownią to nie moje, jak coś, znaczy jedno jest moje, a reszta to ja nie wiem skąd. Ale które auto pod siłownią? Co no się stało pod siłownią? Pod siłownię pan zobaczy to. Trochę autek tam jest przez tego pana. Przez kogo? No tego tu w białym. No ja se wziąłem autko, podjechałem, wysiadłem, wchodzę do siłowni, wychodzę i patrzę, 50 moich autek. I myślę, no kurde, ktoś mi wziął kawał, zrobił i je przyprowadził. To poczekaj chwilkę, zadzwonię do Zdzicha. O, akurat dzwoni, czekaj. Zdzichu, czekaj, jest gnój. Na komendzie jestem w więzieniu. Co, zamknęli cię? Pojebało ich. Ale Zdzichu, kurwa mać, co wybrać, czy Zdzicha, czy siłownię? Ale dylemat. Synek, kurwa, czekaj Zdzichu, synek, co zrobić, no. Wybrać Zdzicha, czy siłownię? No siłownia to twoja firma, interes twój. No a Zdzichu to jest mój kolega. Dobra, jedziemy ratować cię Zdzichu, trzymaj się.
kurwa przyjaciel prawdziwy jest. Jestem prawdziwy przyjaciel, słuchaj. Już dobrze wyglądam, czy nie? Zajebiście wyglądasz normalnie! Kurwa. Szczekać chcę! Synek, podjedź autkiem! Kurwa, ale żeś obubrał normalnie. Pocierałbym się o ciebie w autobusie. No ale, no przecież żartuję, synek, się nie denerwuj. Gdzie tu jest sklep z jebaną tą? Z jebaną? Z jebanymi kurwami jest, jak pojedzie pan prosto tą ulicą i skręci w lewo. Tam na Róże można wyjebać wszystko. Pan nie mówi, pan był? Byłem i wyjebałem. Mam syna. Tam siedzi. Dobra, dokończę sprawę. Nathan, słuchaj gościu, zrobimy tak. Jak ja uratuję Zdzicha, to Zdzichu was nie zabije. A jak go nie uratuję, to was zabije za syf pod siłownią, okej? A ja gadałem ze Zdzichem przed chwilą. Przepraszam. No to ogarnijcie to wszystko. Weźcie se tego, bo se chodzi, nie wiem co ze sobą zrobić. Tak? Uch, kurde, ja normalnie młody, ale masz... Kurde, masz tą dupę. Ty nie masz matki jakiejś, czy coś? Ja? No, masz matkę, czy nie? Moja mama nie żyje. A mogę ją odkopać? Kurde, jak chcę się poocierać, nie mogę się po nim ocierał. W tych białych dresach tak wyglądasz. Musisz się... Ciężko będzie ją odkopać. Słuchaj, psikaj się męskim perfumem, to nie będzie mnie tak, kurde, odklejać. Dobra. Synek, sorry. Ale dobrze wybrałeś, bo się bałem, że tego z tymi opuszczonymi nogami żyjesz w tej kierce. Mówię, kurde. Dobra, stary, gdzie idziemy? Na psy. Dobra. Cześć, dzicha uratować. Ale ja mam siostrę bliźniaczkę. Jezus. A ona jest wolna? No. Gdzie? Znaczy śpi. Ze mną? Jeszcze nie. A umie wsadzać łeb do pralki? Mnie to kurwa kręci, to jest mój fetysz. Szybko się uczy. Ty Nathan, przywieziecie mi ją? Przywiozę ci ją. Zapakuję ją. Ty Pamela, odziedziczysz pokój Nathana, jak umrę. A zabierz mi pokój. Ty zamknij, bo ostatnio mi przy zamku grzebali. Chodź Pamela, jak ty masz tą ciorę, to idź przodem. Młody, zobacz jakie ona ma. Jakie piernięcie. Dobra, jest gnój. Chłopiec zjebał 10 koła, zacznił się motor, zjebał się na mnie pojebałem. Ja co stoję na parkingu, ten do mnie w czterech podbija, że nie bym chciał ten pograć. Co kurwa Zdzichu? Gdzie jest kurwa Zdzichu, się pytam? Zdzichu jest na dole, kurwa zwinęli go, kurwa kadeci chłopie za nic. Praje, że ten ci zaczął z parkingu wbijają w pięciu na nos i łapy, nie? I łapy, kurwa ty. Gdzie jest kurwa Zdzichu? To ja go uratuję, wyjdźcie i zostawcie mi to. Dobra, on siedzi na dole, kurwa z kadetami. Nawet się nie wyglimowali, kurwa śmaty. Niech ten twarzorem te 10 koła, bo... Ten, nie żuj gumy, tylko podejdź tutaj. Dobra. Chodź Jacob, kurwa. Byliśmy kurwa na z tymi kadetami. Mamy wkurwili. 10 koła na minus, ja pierdolę, chu. Najebię mu zer. Kurwa, tylko gości podjeżdża, kurwa. No jest on domy. Ty, Zdzichu! Otwórz mu kurwa te drzwi! Kurwa, debile! Mam cały ukłos zjebany, widzisz? Co się stało, Zdzichu? Ty, powinęli mnie! Jak jakiś down, ja nie wiem o chuj chodzi! Ty, policjant, co się stało, gadaj mi! Tak jak debil jechał. Mój kumpel dostał 10 000 kary. Tego pana kolega miał maskę założoną i mieliśmy kradzież, zgłoszenie kradzieży. Ale patrz mi w oczy, jak ze mną gadasz. Okej, mogę patrzeć panu w oczy. No. Zdziu. I co się stanęło? Ten tutaj pan miał maskę na twarzy. Ale kto, Zdzichu? Tak. Nie pan Zdzichu. Tutaj ten pan. Ja kurwa nie wytrzymam tutaj? Nie wytrzymam. Zdzichu, schowaj to z powrotem, już. No w samochodzie. Może być w samochodzie. Nie utykaj, jak wychodzisz. Nie no, pan podjechał powiedzieć kurwa cokolwiek? Wygrytywał się pan, że nas zatrzymał kurwa od razu? Ej, misiu, czekaj, daj mi rozmawiać z Oplem. On dobrze mówi. Słuchajcie, który miał maskę, ten płaci, ale czemuś cicha powinęliście.
No to on pan... ma, on ma ten. Nie, zapłaciłem. No i zajebiście. A czemuś dzichu był powinięty? Był w samochodzie razem z tym panem. No a może on go porwał, zdzicha? Pan zdzichu nie dostał mandatu. Pan zdzichu wszystko odzyskał swoje. Ty zdzichu, nie możesz się zadawać z bandziorami. A jak się nie chuj, nie mów tak, zdzichu, bo cię zamkną. Ty. Idź się przewietrz, ja to załatwię. Zdzichu, chodź zapalimy. Chodź, zdzichu, chodź zapalimy. Ty zdzichu, nie pal, bo zejdziesz, kurwa. Ty wiesz, że masz astmę i jedno płuco w 20% tylko ci działa. Zdzichu. Spoko, my tam zdzichę zawiesiemy na ojem, jak chcesz. Dobra, to sobie zapal. Chodź, cześć. Dobra, zdzichu, masz jeszcze nie pierdolny w sumie. Kibel i mosrałem. Nie zajebali wszyscy. Panie kadety. Panie kadet. Tak, słucham pana. Zdzichu już jest stary, nie ma co go łapać i tak umrze za tydzień albo dwa. Po prostu pan zdzichu znalazł się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Nie, to dobrze, bo wiesz, już adresy wasze chłopaki szukali. Pod chatą by my stali. Zdzicha nie ma co łapać, bo to fajny facet jest, a tamtych to nie znam. Kurwy syny, no zebrał się. Tempe! No, ja, kurwa, gdyby akurat klamkę, nie był akurat z tamtym obywatelem, który miał maskę, to by akurat nic by nie było z nim. Nie, tamtego to nie znam, tamtego to byście mogli spałować. No tamten dostał gdzieś. Ja ci te 10 koła zwrócę, młody. Dobra, dobrze, no to nie będziemy problemu robić, to zły byłem, że mi zdzicha powinęliście, no bo znam chłopaka. Jedyne co on w życiu zrobił nielegalnego, to to, że przeszedł obok pasów, a nie na pasach. A tylko się zastanawiam, czy spuścił tą wodę po załatwieniu się. To pan Nata? Zdzichu? Zdzichu nie spuścił, on nawet nie wie, że jest coś takiego jak spłuczka. On na dworze srał się na wsi i on ma taki kibel, że musi wyjść na dwór i on tam sra na takiego, do takiej dziury. A to tutaj pana kobieta, czy... To na pewno nie spuścił. No, narzeczona, no, no właśnie. Dobrze, no dobra. Nie przeszkadzam, do widzenia. Do widzenia. Służyć, panu. Palić. No! I chuj, na złość dzwonkiem zadzwonię! Piękna. Jak mi umrze Janina, a Natan się nadzieje, to ja... Zdzichu! Ty się nie rozpędzaj, bo ci rozrusznik serca stanie! Młody se kurwa sikorkę wyrwał, że jak ja na tylnym siedzeniu siedzę, to... Normalnie! Pojebane rzeczy myślę! Ja pierdam. Słuchaj, Zdzichu! Jak coś, to ja muszę ogarnąć syf na siłowni. Jadę też z młodym interesy robić, młodą musimy wdrożyć, chociaż już młody przedrążył ją, ale musimy ją wdrożyć w interesy. Ojeju, co to za muzyka? Nie, kurwa. O, jeżdżą Meksykańcy i puszczają te swoje, kurwa, Despacito! Ty, dycha, pod co ogarnęliśmy, kurwa, ty? Mieliśmy ci przyjechać pokazać. No, dyszka! Wy te, kurwa, kije to se trzymajcie, no, będziemy fajnie, fajnie, tylko sobie trzymajcie w aucie. Bo kurwa wyglądacie jak strachy na wróble, kurwa, jak macie je na plecach. Jak mamy na plecach, jak komuś pierdolniemy, to zobaczę. Spokojnie. Dobra. Słuchaj, Tyszka. Załatw te swoje sprawy. Ja też mam jeszcze do załatwienia swoich sporo, nie? Tylko uważaj na tych młodych, bo no widzisz, ten w masce już miałeś przypał. Jakbyś miał przy sobie coś? No ale i tak mam do 3 gram za free, także luz. No, młody, nie słyszałeś jaką akcję? Ja mu załatwiłem CBD i może se jarać normalnie i psy go zatrzymują i nic mu nie robią. Ja? No. Nieźle. I zobacz, on ma znaczek nawet tego Maryśki na tym adresie. Poczekaj. Nie, to jest Adidas. Akurat. A tu mam trochę CBD, chcesz tutaj, młody? Dobrze, my jedziemy, zdzichu. I ten, jakby się coś działo, to dzwoń. No widzę, bo pada. Dobre, na razie. Jebać stare baby, no elo. Problem. Jebać, jebać, fartem, misiaczku. Tylko nie Janinę to. Oj, sorry, cię ci drzwi otworzyć, ja usiadłem. Czekaj, nie, ty sobie usiądziesz z przodu, ze spokojem. Ja z tyłu jak w taksi se jebnę. Dobra. Ale żeś usiadła, tak szeroko nogi? No podobno mam... Szeroko biednicę, no młody mówił. Bazę. Mam... A, dobra. Dobra. Nie no, powiedz co masz. Problem, bo już zapomniałam. Ty masz babę z Alzheimerem? Nie, po prostu teatr moich kolor włosów.
Pokaż. Blondyna.